Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam was tutaj, cześć, czym znasz i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. To jest chyba najdłuższa przerwa w odcinkach z tej serii, tak mi się wydaje. Tak czy siak, mamy nasze tutaj miasteczko i... no, nie takie miasteczko już właściwie. Dziś będziemy sobie je rozbudowywać, ale w konkretnie w jeden sposób. Może nie konkretnie rozbudowywać, a przebudowywać. Wiem, że możecie już... no, nie lubić przybudowy węzłów i tak dalej, ale po kolei. Po pierwsze mamy cały czas multum i to multum przypływających naszych turystów do naszego miasta. Teraz zastanówcie się, co by się stało, gdybyśmy wybudowali lotnisko tutaj. No to byłby też pewnie Armagedon. I nasza stacja metra nie jest jakoś poważnie chyba przepełniona, zaraz zobaczymy. Ten pociąg, a nie, jest pełen. No to może dajmy sobie jeszcze więcej pociągów, bo na tej stacji, czyli tej początkowej, mamy 430 osób. I ciekawostka, na początku, jak tu jeszcze nie było metra, a metro dojeżdżało tylko do tej stacji, to jest bardzo ciekawa, to jest coś, czego się w ogóle moglibyście nie spodziewać po Skylinesach, ale tak, takie coś było. No to tak, póki tylko tutaj było metro, to mieszkańcy, turyści wsiadali do promów, płynęli promami do tego przystanku promowego, wsiadali w tramwaj, jechali tramwaj. Takie cuda oni potrafili robić, no to teraz wiadomo, że już tutaj mniej osób korzysta z tego wszystkiego, wszystkich naszych transportów, ale tak, swojego mam nadzieję, że niedługo w końcu wystartuje ta nowa seria, nie wiadomo jaka. Teraz pomocniki, bo już by się przydało, żeby było. No, więc nasze promy tutaj jest to mega obsługiwane. Znaczy stacja metra też jest pewnie mega obsługiwana i nawet z tramwaju widzę, że ludzie co jak co korzystają. A z tego? Z tego nic. No ale tutaj te nasze linie w naszym mieście to akurat mają dosyć duże. Jest ich i tak dosyć dużo jak na całe miasto. W sensie, że dużo ich z nich korzystają mieszkańcy. Dobrze, czy tu nic nie ma? Nie, tu jest nasza dzielnica. Ciekawe, czemu się tu nic nie buduje. No tak czy siak, chyba nie ma po prostu popytu i dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Okej, okay, tu są te zjazdy tunelowe, tu nie ma teraz drzewek niestety. No ale dobra. A tu jest nasza aleja siedmiu bambajów. To tak, właśnie, mamy tutaj nasz czarnowiec. Taką nazwę tutaj pisaliście w komentarzach, miała najwięcej apek w górę, więc to wydaliśmy. No i właśnie, jak widzicie, kończą nam się tutaj surowce. Jeżeli sobie zetkniemy na nasze surowce faktycznie tutaj, o, proszę bardzo. Nie to, tylko to. Mamy trochę jeszcze surowców tutaj. Natomiast tutaj to tak już cienkawo bym powiedział. W sensie ja sobie teraz tutaj przeniosę jakieś tam parę tych. No tak jak mówiłem, akurat co jak co, ale ten surowiec to jest bardzo szybki do wydobycia. A później nic, już go nie ma. Dlatego też postaramy się go bardzo szybko wydobyć i tutaj po prostu rozprzestrzenić pozostałe tutaj nasze przemysły. Dobrze, tak. Czy ten już jest na zero? Okej. Okay. I pewnie prąd to wam odetnie. Tak, to wam odetnie prąd. Dobrze. Natomiast tutaj widzę, że też jest możliwości są na te nasze surowce. No może sobie taki ten nowy hub ty byś postawili w sumie? A, tu jest niewłaściwy już. Tu już tam jest niewłaściwy przemysł, ale trzeba powiększyć w takim razie naszą dzielnicę. Póki co, to wiecie, można powiększyć tą dzielnicę, no bo ona i tak jest. Czarnowiec jest w tym wymiarze, jakim teraz go widzimy, jest tymczasową dzielnicą. Później się trochę przeniesie i trochę będzie go więcej, ale to jest na razie. Na razie jak to wygląda, tak to wygląda. I tak zobaczmy, tu mamy trochę tego, tu na dole jeszcze. Tu faktycznie tego dosyć dużo jeszcze jest. I tutaj obok metra. Jakby tutaj się to podłączyć. Dobra, tu od dołu sobie pociągniemy tego gruntową. Będzie jakiś dojazd. No może w ten sposób. No niech będzie. I dzięki temu tu mógłbym może nie aż takie wielkie monstrum. No coś bym tutaj postawił. Okej, okay, dobra. Taki na razie bidzi. Niech będzie. I czy coś tu jeszcze... Tu mamy surowiec do wydobycia. To tu możemy sobie postawić takie monstrum. Może teraz chwilowo. I zobaczmy jak te sobie działają. Te małe. Okej, okay, tu jest dwie baryłki. Dwie baryłki. Póki nie są na 1 lub 0, to wykorzystujemy. No ma, ten jest na 1, to jeszcze nie jest 0. 4 baryłki, ten to jeszcze jest dosyć nowy. Ten ma 2 baryłki, a ten ma 1 baryłkę. No to po prostu poczekamy sobie, aż to będzie na większym sposobie sobie tutaj wydobywania. Tu mamy naszą fabrykę.
jedną od plastiku. I teraz się zastanawiałem, chyba trochę plastiku mogłoby być więcej produkowanego, czekajcie. Tak, to są te fabryki, to będą sobie ich tutaj dostawmy, żeby było więcej. Przy okazji większe zyski i w ogóle. Więc to jest to. Tak, tak. Dobra, no i sobie to postawmy tutaj. Z tyłu spanego, ciekawe czy... No, trochę osób korzysta z naszego bombaju. Tutaj dojeżdżającego stricte do naszego przemysłu. Ale nie, dzisiejszy odcinek też pewnie będę nagrywać pewnie z jeden dzień, więc też będzie dosyć ciekawie. Dobra, tu mamy nasz połów, nasze rybki i tak dalej. W dzisiejszym odcinku nie zajmujemy się tą częścią. No chyba, że się w końcu zaczną budować te budynki, ale tak jak powiedziałem, to nie zależy ode mnie, tylko bardziej od samych już tej budynków, które się będą budować. Jak tutaj damy im trochę miejsc, w sumie też do budowania, to sądzę, że oni je pokochają. O, tutaj, no bo tutaj to będzie takie ścisłe centrum, bym powiedział. I tutaj też możemy im na razie dać w sumie. Bo to na razie, ta dzielnica na razie wygląda tak, jak wygląda. Tu w przyszłości to się w ogóle pozmienia, przecież tutaj tej stacji nie będzie, tak? Ona tutaj na razie tak sobie ciągnie, jak ciągnie. Tu będzie stacja nadziemna. No i jeszcze zresztą będziecie widzieć to w przyszłości. Dobrze, to tak, czym się w dzisiejszym odcinku głównie zajmiemy? Pomijając to, że ponazywałem wam wszystkie rzeczy, które tutaj napisaliście w komentarzach, bardzo dziękuję. Też możecie pisać na przykład nazwy dla autostrad, tutaj jak się ciągnie te autostrady, do osiedla A i B, ulice jakieś czy coś. Też możecie pisać w komentarzach, która to ulica bardziej mi zależy. Ulice, autostrady, jakieś tam trofea wyciągnąć jeszcze. Możecie mi nie uwierzyć, to naprawdę możecie mi nie uwierzyć, ale jeszcze nie mam platyny zyskania insów na PS4. Co jest dziwne, no ale no. Tak to wygląda. Dobrze, mamy tutaj nasze stare miasto, zobaczmy jak sobie radzi. Okej, całkiem nieźle, populacja to jest 5000 osób. No i chyba nie ma nigdzie problemów z ewakuacją i tak dalej. Dobrze, już tutaj się rozgadałem. Gadam do was już prawie 7 minut, więc niech będzie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym oto rondem. Zbyt długo ona czeka już na pomoc do nieba. I będziemy to robić na zasadzie progress update, czyli na początku wam pokażę, jak to wygląda w tym momencie, czyli widzicie mniej więcej. I teraz wprowadzę na całości wszystkich tutaj tych rzeczy, jak widzimy dookoła, komunikację zastępczą, bo chcę to budować w całości na włączonej grze, żebyśmy też po prostu nie tracili pieniędzy, a akurat teraz faktycznie potrzebujemy pieniędzy. Jeszcze bym powiedział, że w sumie moglibyśmy jakąś dzielnicę mieszkalną wybudować gdzieś. Bo jest, i znowu to nam, zobaczcie, się spaliło. Ja naprawdę nie wiem, co jest z tym spalaniem tych wszystkich obiektów, ale ten park jest notorycznie po prostu spalany. Czy ja go postawiłem zbyt blisko jakiegoś obiektu, czy coś? Ale naprawdę, niektóre parki to mają, w sensie może to jest po prostu zbyt dużo drzewek i o to chodzi. Bo niektóre parki to tak notorycznie są cały czas spalane, a to w ogóle kosztuje z tego co pamiętam. Tak. Szkoda, że nie pisze, a, jest koszt. 200. Mamy koszt. 200, też będzie 200, czy to wszystko jest 200? O, to jest 600. Dobrze, to ile kafejki się naprawiają? 300. No to nie jest dużo na odbudowę, bym powiedział. Ale toaleta na przykład, zobaczcie, przetrwała jedna. Jedna toaleta przetrwała, to została pewnie ugaszona. Lub do niej pożar nie doszedł. No, w to co wątpię akurat. No i czasami raz jedna, druga, raz ta strona jest po prostu całkowicie spalona. Dobrze, to tak, zróbmy sobie jedną małą dzielnicę tutaj mieszkalną, w sensie tak, tutaj to... O! Widzieliście? To są przecinki na PS4 Skylinesów. Żeby nie było, że ja mówiłem, że ich nie ma. Są. Tylko no niestety, tak. Więc nawet PlayStation 4 Pro ma przecinki przy Skylinesach. To trochę może wydawać się dziwne, no ale niestety taka jest prawda. Dobra. Na razie sobie zrobimy to w ten sposób, tak, połącz tutaj z autostradem. Jakbyśmy to połączyli, to by tutaj ci wszyscy, cały ten pojazd, przejazdy typy stwierdziły, a chwila, tu jest szybszy dojazd do tej dzielnicy, no to my będziemy jeździć tędy. No i tego nie możemy właśnie, że zrobić. Dobra, tu sobie zrobimy, tu sobie w sumie możemy zejść dookoła tego całego, na razie mieszkańców. Zaraz tam po prostu wyciszymy autostradę, a tu będą biura, tak jak były biura IT. To bym chciał podtrzymać tą tradition. Natomiast tutaj możemy sobie tą jeszcze dzielnicę jakąś taką tą, co tu się ciągnie, nie wiem czy to jest dzielnica i co ona tam właściwie robi, ale niech będzie. I to na razie tak buduję bardziej dlatego, żeby po prostu nasz jakiś popyt ten mieszkaniowy, no ogromny co najmniej. A ja nie wiem co z nim zrobić aktualnie. Więc sobie to zrobimy w ten sposób, tu wyciszymy sobie od razu. Cyk, cyk.
I tutaj się to nam tak ciągnie, więc to sobie od razu możemy wyciszyć aż dotąd. A tu dalej to na razie nie mamy jakichś względnych zabudowań, więc może być tak jak jest. O, tu jest strona taki zwykły gwiazd. O tym zapomniałem. Dobra, nasze cmentarze tutaj się powoli zapełniają, przypełniają. Tymczasem my zaczniemy sobie, tak jak mówiłem, tak, tu jest te rondo, ale my sobie od tego zaczniemy, więc proszę bardzo. I komunikacja zastępcza dla wszystkiego, poza metrem. Metro będzie po prostu na razie, na chwilę, całkowicie stąd wyrzucone. No i masz, proszę bardzo, cała komunikacja została stąd wyrzucona i to co do jednego. Te stacje metra są tylko tutaj po to, ponieważ aktualnie tutaj były i się nazywają, mają swoje nazwy te ładne, więc chyba je po prostu będę przedstawiać, bo nie wiem, czy mi się chce pisać to od nowa. Natomiast tak, jak widzicie, w całości wszystko zostało poprzestawione. Nasze bombaje jeżdżą tutaj teraz objazdami, wszystkie linie bombajowe jeżdżą dalej z różnymi ciekawymi pętlami, jak ta na przykład tutaj pętla. Mamy też tutaj ciekawą pętlę, tutaj nasz bombaj po prostu zjeżdża na bok i dojeżdża do naszej linii metra, z czego ta linia metra i ten trolejbus mają teraz w niebobranie, ponieważ to jest jedyna komunikacja, która dojeżdża do starego centrum i blisko tego rejonu. Ponadto pozostałe linie, czyli te dwie, w sensie tak, część linii po prostu została tutaj zatrzymana i kończy swój bieg w tym miejscu, także tak też to wygląda. A pozostałe jadą sobie tutaj tym tunelem, dwie takie linie są tylko, i wyjeżdżają do naszego nowego centrum, skąd rozjeżdżają się, jedna linia tutaj zawraca, a pozostałe tutaj mają fiku-miku zawrotki i tu miała być też jedna zawrotka, ale ona ostatecznie nie powstała, więc mogę to spokojnie wyrzucić i będzie to spokojnie sobie działać, tak jak działało. Także tak to wygląda i myślałem, że jest tutaj więcej linii bombajowych, szczerze powiedziawszy. No ale po prostu są dwie linie, które przejeżdżają całkowicie przez to wszystko. Metro jeździ teraz, przejeżdża po prostu przez stację, dzięki czemu ta stacja metra ma niebobranie. A, wyłączyłem sobie pas pieszych. No i oczywiście ta, ponieważ ta jest jedyna po tej stronie, więc też ma dosyć duże branie. No i wiadomo, rzecz jasna, ta stacja też ma niezłe branie. Tylko że oni tutaj muszą po prostu wszyscy sobie teraz dochodzić do różnych miejsc, ponieważ wszystko zostało powyłączane. Auto, samochody i pozostałe komunikacje jadą tutaj po tymi różnymi uliczcami. A i pytanie było konkursowe w ostatnim odcinku. Nikt nie odpowiedział, w sensie jedna osoba się pytała o najlepszą ulicę. Cały czas moje pytanie pozostawiam. Jaka ulica jest najlepsza z wszystkich ulic, które są w Skylinesach? I co sądzicie o stworzeniu serwera na dyskusji, bo też jakoś to tam zbytnio nie wybrzmiało w komentarzach, nie widziałem dużego zainteresowania. Dobrze, póki co tak to wygląda i no, ja teraz będę musiał wymyśleć, jak tu postawić 3 stacje metra, żeby każda z tych stacji metra działała i pozostałe też działały. Ewentualnie dostawię tutaj jeszcze jedną linię metra i będzie wtedy trochę prościej. No bo wiadomo, że jak się postawi 4 linie metra, to będzie prościej, prawda? No, dobrze, to teraz timelapsik. Z tym zobaczycie, jak to będziemy kręcić z tym wszystkim. We'll be right back.
chwilę nad tym siedziałem, nad tym myślałem i mamy taki skromny węzeł, jak widzicie, ludzie go polubili. Mam tutaj przygotowane miejsce na cztery linie metra, czyli tak jak mówiłem. I w ten sposób najprościej mogę tutaj to wszystko po prostu pomieścić. I chyba dobrze jest, tak mi się wydaje. No tu są jakieś tam glicze, jakieś odjechane małe. Ale nad nimi akurat mogę nawet szybko popracować i nie będzie ich widać. Mamy tutaj trolejbus na środku, to jest nowość. Trolejbus jest tutaj tylko i wyłącznie ze względów, no wiadomo jakich. Nie miałem pomysłów, jak tutaj tego po prostu go uniknąć. Bambaje będą tutaj na górze, tu są miejsca dla tramwajów, które będą przejeżdżać. O, ulica Bartłomieja Nowaka i tu też jest nowaga. No dobra. Tak czy siak, to będą linie, które będą po prostu przejeżdżały w jedną i w drugą stronę. I tak to będzie wyglądać, a pozostałe linie będą miały gdzieś tu małe swoje pętelki na terenie całego tego ronda. Teraz wybuduję całe rondo, w sensie całe jak całe, mniej więcej jak ma jego zarys. No i zobaczymy się już za jakiś dłuższy czas, tak mi się wydaje. Przynajmniej dla mnie dłuższy, nie wiem czy dla was dłuższy. A, i jeszcze ciekawostka, tutaj macie małe ujęcie. Jeszcze zanim wejdziemy tutaj na wschód, to do niego po nim wchodzimy. Co się wydarzyło w międzyczasie, w poprzednim timelapsie. Czyli, co się nie timelapsie, tylko ujęciu. Udało mi się wbić kolejny poziom w naszym parku, co się w Europie. No, mamy nasz ostatni poziom naszego tutaj całego przemysłu. Później będzie trzeba to zobaczyć. We'll be right back.
No i proszę bardzo, doszliśmy do... No właściwie skończyłem budować całego tego ronda. Jest ono nowe, chyba bardziej zielone. Nie zmieniło zbytnio rozmiarów, co najciekawsze, może po prostu bardziej to trochę pościskałem, poukładałem. Natomiast co jest pewne, to to, że na środku mamy teraz jeszcze przystanek trolejbusowy, który, jak możemy się domyślać, jest obsługiwany przez... A właściwie chciałby być obsługiwany przez 3 miliard osób, a konkretnie 178. I no musimy zwiększyć to do 400, ale ja w przyszłości zamierzam, nie wiem czy wam się to spodoba, czy wątpię, ponieważ większość z nich jedzie i w sensie ich kierunek, pomijając to, że oni wyjeżdżają tutaj, no i on tutaj, ten autobus, zobaczcie, cały czas idzie pełen, albo sobie nim przejechać właściwie. O, część wysiada tutaj, ale największa z nich, część po prostu jedzie tutaj. I ja ten autobusik jakiegoś skrócę, czy puszczę go jakiś w inny sposób, żeby on nie jechał tutaj właśnie, to w ten sposób nie będzie takiego tutaj aż zapełnienia. O, tutaj się opróżnił, no to dokładnie o to mi chodziło. I wtedy byśmy mogli puścić ten tramwaj nasz, który tutaj jedzie, Bombaj, i on by obsługiwał to, bo po prostu go tutaj specjalnie właśnie puściłem. Czyli na przykład nasz trolejbus, nie wiem, by jeździł z jakimś większym zigzakiem, czy coś. No nie wiem, trzeba coś nad tym pomyśleć. Jedyne co na tą chwilę mi przychodzi, to do końca odcinka możemy zobaczyć, co się stanie, jeżeli usuniemy trolejbus. Czyli on po prostu jest w prestiżowej lokalizacji, dlatego tak dużo osób z niego korzysta. No ale zobaczymy, co się stanie, kiedy go usuniemy. Tu są miejsca na rejony handlowe przyszłe, one się bardzo powoli budują. No i tak, jak widzicie, nasze przystanki bambajowe i w ogóle większość tutaj jest bardzo obsługiwana w dużym stopniu. To mamy tutaj inne przystanki, no i faktycznie są wykorzystywane. Tu jest jeszcze jeden przystanek, one są w większości teraz już schowane pod drzewkami, bo stwierdziłem, że będzie ładnie to wyglądać. No i jak widzicie, jest tutaj multum teraz zjazdów, rozjazdów już na górze. I linie bambajowe, które przyjeżdżają, od razu przyjeżdżają po prostu przez szczytek, mają specjalne przystanki. I tutaj mamy stację metra przyszłościową jedną, a tu jest ta nasza stacja M3, tu jest M2 kolejna i tu M1. I jeszcze jest jedna stacja krańcowa, postawiłem tutaj dla naszej M3, stwierdziłem, że tu będzie najlepsze połączenie, bo oni tutaj też powinni mieć jakąś komunikację, a tutaj akurat poza tym jednym trolejbusem, który jeździ i jest przepełniony, no to wiadomo jak to było. Ja sądzę, że my tutaj możemy właściwie, może się tak wydarzyć, nie mówię, że koniecznie, bo ten trolejbus, jak widzimy, on tu jedzie sobie, jedzie i on tu ma dłuższą jeszcze trasę w tym kierunku. Możliwe, że po prostu zrobimy, że ten trolejbus gdzieś pojedzie tutaj do naszej przetwórni ryb i powiedzmy, że na przykład sobie zrobi gdzieś tu kółeczko, w ogóle bym chciał puścić ulicę, bym bardzo chciał puścić ulicę i że tu gdzieś sobie zrobi kółko i zacznie wracać, bo to nie może być tak jak teraz jest, że jest przepełniony, a mamy tutaj po prostu wzdłuż Bombaj, a Bombaj jest całkowicie niewykorzystywany. Bo swanego, gdzie on jedzie, ten trolejbus? Czekajcie, ja sobie to muszę luknąć. Mówię, mam nadzieję, że dziś ten odcinek już będzie dzisiaj pojawi. Dzisiaj, czyli... No, wiecie, kiedy jest dzisiaj tam. Przecież dobrze o tym wiecie. Mam na myśli oczywiście poniedziałek. No dobrze. No to sądzę, że tu jest jeden przystanek trolejbusowy, ale sądzę, że w przyszłości tu może być po prostu i trochę więcej. Dobra, zobaczmy w takim razie resztę. Mamy tutaj też wjazd z naszej alei 7 Bombajów. Jak widzicie, przystanki ogólnie wszystkie teraz są bardziej używane. I on jest tutaj bardzo ładnie wjeżdża. Tu jest jedna nowa linia. W sensie dwie linie się zmieniły. Jedna linia tutaj jest ta nowa. Ona jedzie sobie tutaj. Po czym skręca tutaj, tu ma nowy specjalny przystanek dla siebie i wjeżdża w tą ulicę, gdzie tutaj teraz jest taki wiadukcik. Stwierdziłem, że może być coś takiego ciekawego. I jedzie dalej prosto i wyjeżdża do przyszłej dzielnicy mieszkalnej tutaj na górce, bo byśmy to nie mieli jak puścić Bombaju, a w ten sposób już mamy. Także tak to wygląda. No tak samo jak tutaj jest jeszcze mnóstwo linii Bombajowych, które tylko czeka. No, mam na myśli oczywiście tę pętlę, żeby pojechać tu dalej. To jest akurat też jedna z moich zmur w tym rejonie. Dobrze, to ten trolejbus staje pomiędzy odcinkami przy tobie, bo to pewnie nieźle zmieni sytuację. Zobaczmy w ogóle, czy teraz ten nasz Bamba... A, dlatego może teraz z niego korzystali. Co nie? Nie, to nie ten Bambaj, który jedzie tutaj, to jest ten.
On i tak w ogóle ma teraz już swoje żniwa zbiera. Wow, muszę w końcu włączyć na 100%. Ponieważ jedzie teraz tu dalej. On tu kiedyś zawracał, on teraz jedzie sobie tutaj dalej prosto przez most. Tak, my zrobiliśmy tę trasę. No i on tutaj sobie jedzie i tu jako takie wspomaganie, bo tutaj nie ma linii metra aż tak dużo. I sobie jedzie tutaj dalej i robi kółeczko w tejże dzielnicy Zacisze z przystankiem tutaj i tu zawraca. I dalej wraca na swoją trasę poprzednią. No mogę go puścić do tej pętli, ale ta pętla by miała dokładnie taką samą trasę jak niebieski tramwaj. I stwierdziłem, że nie ma sensu, a tutaj też nie ma aż tak dużego jakiegoś zapełnienia, więc już prędzej bym to puścił tutaj, a to by nie miało więcej sensu. Także tak to wygląda. W skrócie oczywiście, dużym skrócie. To tak, ja tu może puszczę ten trolejbus w jedną stronę na razie. A później to my będziemy myśleć, bo ja nie mogę też tej linii trolejbusowej usunąć, bo no tu jest zajezdnia trolejbusowa, a ta tutaj jest dosyć daleko, a lepiej mieć połączenie trolejbusowe. Mimo wszystko wiecie, jak to działa. Dobrze, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Wiem, że może nie był zbyt długi, chociaż nie wiem, ile wy go macie tam odcinka, ale ja już po prostu więcej czasu na niego nagrywanie nie mam, a też chcę, żebyście w końcu coś mieli z tej serii, bo widziałem, że dużo osób z was na nim oczekuje. Także jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No, już niedługo będę jeszcze jedną rzecz tutaj mówić. Na sam koniec. Ciekawe jaką, co nie? Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!